Kamińska zakończy. Zapraszam Państwa, u nas na Wokandzie bardzo ciekawy temat jest ochrona osób niepełnosprawnych. Ale zanim tutaj naprawdę będzie to, nie wiem, nie mam pojęcia, czy u świń będzie kiedykolwiek ochrona osób niepełnosprawnych. Ja już tam pomijam, wiecie Państwo, czasy, kiedy rzeczywiście na bruk wywalano kobiety inwalidki, zdjęcia, jakie na superekspresie w fakcie były, że matkę z córką komornik, straż miejska wyprowadzała pod rękę. Won na bruk, na ulicę. No to przepraszam bardzo, jaka tu jest ochrona osób niepełnosprawnych, a jeszcze i teraz. Prawniczka mówi, że jest ochrona osób niepełnosprawnych, a tu Leslie, gdy sprawa na Wokandzie dostania mieszkania socjalnego, gdy sprawa na Wokandzie walki o spadek, gdy sprawa taka, obrzydliwe po prostu, obrzydliwe to jest, że takie dziady są chciwe, to są dziady, niech mają złoto, niech mają dwa złota, ale są ich trzecie. Zawartych umów Polska udzieli Wietnamowi 15 miliarda euro pożyczki, którą azjatycki kraj ma przeznaczyć na zakup produktów u polskich producentów. Ulokowali, prezydent Andrzej Duda liczy na szybką realizację pierwszych porozumień. To jest obrzydliwe, że taki człowiek nie jest człowiekiem, tylko jest świnią. Proszę Państwa, kiedyś tutaj w Pałacu Starszica, to może nie kiedyś, ze dwa lata temu, nie dalej, miał Urban swój wieczór, no i takie babki, dewoszki do mikrofonu się zgłaszały. Na Uniwersytecie w Hanoi. To jedna zaczęła do niego mówić, gadać. A czy pan pamięta wtedy? A czy pan pamięta wtedy? Pan to się już nie powinien nazywać panem. No i takie różne rzeczy temu Urbanowi. A ten Urban wstał i pół minuty. I jak to kaczce, o nim oczywiście zleciało to wszystko, ale się wyspowiadał, ta babka mało nie umarła, jedna druga, tak im odpowiadał, takie ma argumenty Urban. No, bardzo dobrze, oni powinien bronić, uważaj, że człowiekowi nie dają się bronić. Żeby wycisnąć z tego więcej. Jesteśmy zakładem uprawnionym na rynek wietnamski, wysyłamy tu określoną grupę produktów, natomiast w tej chwili pracujemy nad poszerzeniem bazy klienckiej, nad poszerzeniem asortymentu, który moglibyśmy lokować na tym rynku. Ułatwienie bezpośrednich kontaktów handlowych ma też zapewnić nowe połączenie polskich linii lotniczych LOT, które skróci czas podróży między Warszawą a Ho Chi Minh, wyjaśniał członek zarządu LOT-u Michał Fioł. Nocny, dalekodystansowy rejs na pokładzie polskich linii lotniczych LOT, a następnie z Singapuru do Ho Chi Minh na pokładzie Vietnam Airlines. Na zakończenie wizyty w Wietnamie w mieście Ho Chi Minh Andrzej Duda zainaugurował działalność zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. To już 11. tego typu placówka PAIH na całym świecie. Biuro ma wspierać ekspansję polskich firm w Wietnamie poprzez ułatwianie im wejścia do stref ekonomicznych i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Unia Afrykańska i Unia Europejska ewakuują z Libii niemal 4000 afrykańskich uchodźców. Taką decyzję podjęto na zakończonym dziś szczycie przywódców z krajów Afryki i Europy w Abidżanie, największym mieście wybrzeża Kości Słoniowej. I to właśnie temat uchodźców sprzedawanych na aukcjach niewolników w Libii zdominował spotkanie. O szczegółach z Abidżanu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. O pilną ewakuację migrantów, którzy z całej Afryki poprzez Libię próbowali dostać się do Europy, wnioskował francuski prezydent Emmanuel Macron. Wszystko to po doniesieniach telewizji CNN o tym, że w obozach uchodźców w Libii przemytnicy sprzedają migrantów na nielegalnych aukcjach niewolników za kilkaset dolarów za osobę. To handel ludźmi, sytuacja, gdy Afrykańczycy handlują Afrykańczykami. To musi się skończyć, a my musimy działać z pełną mocą. Unia Afrykańska, Unia Europejska i ONZ zdecydowały w nocy, by rozpocząć Mają w niej wziąć udział także służby specjalne. Szef Komisji Unii Afrykańskiej, polityk z Czadu Moussa Faki powiedział, że na razie chodzi o jeden obóz w Libii, gdzie znajdują się kobiety i dzieci. Nie wykluczył jednak, że ewakuacja będzie prowadzona także w innych miejscach. Uzgodniliśmy z Unią Europejską i ONZ, że utworzymy specjalną grupę, która natychmiast
stanie się repatriacją 3800 osób, ale to tylko jeden obóz. Rząd w Libii powiedział nam, że w całym kraju takich obozów jest 43, a z pewnością jest ich jeszcze więcej, bo mówimy o liczbie od 400 do 700 tysięcy afrykańskich migrantów w Libii. W operacji ma pomóc ONZ, a zgodę na akcję wydały już uznawane przez społeczność międzynarodową władze Libii. Nie jest wykluczone, że część migrantów z Nigru i Czadu, którzy boją się wrócić do domów, może zostać tymczasowo przesiedlona do Europy. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk apelował w czasie szczytu w Abidżanie, aby społeczność międzynarodowa zajęła się także przemytnikami ludzi. To właśnie oni mają wykorzystywać migrantów, sprzedawać ich jako niewolników, także seksualnych. Let me repeat my call to impose... Ponownie apeluję do ONZ o nałożenie sankcji na przemytników ludzi. Nasze działania nie będą skuteczne, jeśli nie zagwarantujemy ludziom, którzy utknęli w Libii i w innych miejscach, bezpiecznego powrotu do ich domów. Can return safely to their homes. W planach jest zamrożenie środków finansowych, które znajdują się na kontach przemytników ludzi, choć nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób taka decyzja mogłaby zostać oficjalnie podjęta. Premier Beata Szydło, która reprezentowała Polskę na spotkaniu, mówiła, że sprawa wróci w czasie zaplanowanego na połowę grudnia spotkania unijnych przywódców w Brukseli. Za 2 tygodnie w Brukseli jest szczyt Rady Europejskiej. Będziemy rozmawiali o problemie migracji, a więc zapewne również będziemy rozmawiali na te tematy. Zakończony w Abidżanie szczyt przywódców Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej był poświęcony przyszłości młodzieży, ale sprawa uchodźców i handlu ludźmi w Libii zdominowała rozmowy. Gospodarz spotkania, prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej Alassane Ouattara, argumentował, że działania w sprawie migrantów leżą w interesie zarówno Afryki, jak i Europy. Nasze bezpieczeństwo będzie także zależało od tego, czy uda nam się zakończyć kryzys w Libii i skończyć za wszelką cenę z handlem ludźmi, którego przedmiotem są uchodźcy. To, co dzisiaj widzimy w Libii, jest bardzo smutnym przykładem. Wzywamy do rozwiązania tej sytuacji, która jest nie do zaakceptowania. Libia to jeden z najmniej stabilnych krajów Afryki. Obecny rząd nie kontroluje sporej części terenów, co wykorzystują przemytnicy. Wielu mieszkańców Afryki przez Libię trafia na statki i tratwy, którymi próbują nielegalnie dostać się do Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Bułgaria, Kuba, Iran, Finlandia i Puerto Rico to rywale, z którymi zmierzy się reprezentacja polskich siatkarzy podczas przyszłorocznych Mistrzostw Świata we Włoszech i Bułgarii. To nie było najłatwiejsze losowanie, ale dające szansę na grę w kolejnej fazie mistrzostw, twierdzi olimpijczyk z Atlanty Witold Roman. Prawda jest taka, że grając w Bułgarii, który jest współgospodarzem mistrzostw, granie zawsze na terenie gospodarza będzie trudne, ale myślę, że tutaj mimo wszystko obstawiam, że jesteśmy zespołem, który wyjdzie z tej grupy z niezłym rezultatem, chociaż rzeczywiście jest kilka niewiadomych. Pierwsza to jak będzie prezentowała się Bułgaria, która w ostatnim czasie miała różne wzloty i upadki. Iran, który jest najmocniejszą drużyną azjatycką i naprawdę pytanie jest o to, czy będzie potrafił wrócić do formy sprzed 2-3 sezonów, kiedy był groźny dla wszystkich. Kuba, właściwie najlepsza drużyna na świecie, ale gdyby grali wszyscy. Finlandia? Zespół na dorobku, który będzie próbował urwać każdemu coś ciekawego, powalczyć, ale nie wierzę w to, że jest to zespół, który jest w stanie zaistnieć bardzo mocno na mistrzostwach. No i Puerto Rico to taka trochę egzotyka. Nie sądzę, żeby odegrał większą rolę na tych mistrzostwach. Impreza odbędzie się w przyszłym roku w dniach od 10 do 30 września. Dziś za nami losowanie fazy grupowej Mistrzostw Świata Siatkarzy, a tak jak już słyszeliśmy, jutro polscy piłkarze poznają rywali w Mistrzostwach Świata. Początek losowania, które odbędzie się na Kremlu, zaplanowano na godzinę 16. Johannes Bo wygrał we szwedzkim Östersund bieg indywidualny na 20 km. Pierwsze w tym sezonie zawody biatlonowego Pucharu Świata. Najlepszy z Polaków, Grzegorz Guzik, 6-krotnie pomylił się na strzelnicę i zajął dopiero 90. miejsce. Polskie kluby grające w Pucharze Europy koszykarek walczyły w meczach 6. kolejki rozgrywek za każdym razem z zespołami tureckimi. Szło nam ze zmiennym szczęściem. Zawodniczki Energii Toruń przegrały na wyjeździe z Hatay Antiochia 58-66. Basket Gdynia pokonał Agus Por Kayseri 58-57. AZS Gorzów Wielkopolski wygrał we własnej hali z Besiktaszem Stambuł 71-65, a Śleza Wrocław pokonała na wyjeździe Uniwersytacji Stambuł 95-55 i jako jedyna awansowała do fazy pucharowej rozgrywek. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rozpoczynamy część publicystyczną naszego magazynu, magazynu Północ, południe w Polsce.
Polskim Radiu 24, a zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości za uchwaleniem projektu prezydenta Andrzeja Dudy o Sądzie Najwyższym wraz z przyjętymi poprawkami PiS. Gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Genowefa Grabowska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pani profesor, według pani reforma sądownictwa postępuje w odpowiednim tempie, jest nieco hamowana, czy wszystko idzie w dobrym kierunku? No mnie się wydaje, że proces legislacyjny ma swoje prawa, więc w tej chwili wydaje się, iż zmierza w taki normalny sposób, powoli, zdecydowanie, ale ku końcowi. Te trzy dni, w których komisja sejmowa obradowała, mogliśmy obserwować, to były transparentne dni. Widzieliśmy, w jaki sposób przebiegają obrady nad projektem prezydenckim. No ja współczułam przedstawicielom prezydenta, którzy musieli siedzieć od świtu do nocy, żeby prezentować i po raz kolejny wyjaśniać opozycji, która nie zawsze chciała nawet zrozumieć, kiedy padały proste informacje, wyjaśniać zawiłości projektu, które przecież były od dawna znane. Więc proces legislacyjny jest w tej chwili na etapie zamknięcia prac komisji. Komisja zrobiła wszystko, ale projekt jest, będzie teraz poddany pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym, gdzie znów jest otwarta możliwość wnoszenia poprawek, gdzie też będzie dyskusja. Mam nadzieję, że bez powtarzania po raz enty tych argumentów, które wszyscy doskonale znamy, i że powoli będzie to zmierzało ku zamknięciu tego etapu. O jakich argumentach mówi pani profesor? Mówię o argumentach, które wytacza opozycja. Te argumenty nie przekonują, bo to są argumenty, które nie mają żadnego merytorycznego, konkretnego podłoża. Jeżeli ja ciągle słyszę o tym, że projekt jest totalnie niezgodny z konstytucją, projekt prezydencki, więc prezydent, strażnik konstytucji, w oczach opozycji przygotował projekt niezgodny z konstytucją, więc już trudno to zaakceptować, takie stwierdzenie, że to jest wbrew zasadom demokratycznego państwa prawa. Tak nie można. Zdewaluowały się słowa i oceny. Jeżeli krytykuję, jeżeli nie podoba mi się rozwiązanie prawne, to ten projekt może nie być doskonały we wszystkich, w oczach wszystkich członków komisji. To jest oczywiste. To wtedy mówię, co, dlaczego mi się nie podoba i podaję przykład, czy podaję propozycję zmiany. Tu natomiast ja nie słyszałam, nie śledziłam całości, ale dużą część obrad komisji. Nie słyszałam, żeby przedstawiciele opozycji powiedzieli, to rozwiązanie nam się podoba, to jest dobre rozwiązanie. Tego nie było. A z życia wiemy, że nigdy nie jest tak, że wszystko absolutnie jest złe od A do Z i że to, co było, jest doskonałe. Więc tu chciałabym zgodnej pracy, jednak w dalszej części, już na forum plenarnym w Sejmie, zgodnej pracy, żeby ten projekt uczynić tak na tyle dobrym, żeby pozwolił funkcjonować sądom lepiej, bo one nie będą funkcjonowały od razu doskonale, ale chodzi o to, żeby poprawić jakość pracy sądów, jakość pracy sędziów, żeby jednak ludzie mieli satysfakcję większą i poczuli się lepiej, będąc w tych miejscach, gdzie przychodzą po sprawiedliwość. My stawiamy na to, by skutecznie przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości, tak mówiła Beata Mazurek, i chyba co do tej kwestii nikt nie ma wątpliwości, bo i opozycja chce przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości. Tylko pytanie, jak to zrobić? Pani profesor, spoglądając na pracę komisji choćby, miała wrażenie, że ta debata była zbyt mało merytoryczna, że to polityczne zagrywki były w tym złym politycznym sensie. Nie służyły one przeprowadzeniu reformy samej sprawiedliwości, bo pytanie o kształt tej reformy, prawda, ale do tego jeszcze jakby nie mogliśmy dojść, bo wydaje się, że torpedowane były wszystkie próby merytorycznej rozmowy. Zanim przeszliśmy do meritum, usłyszeliśmy argumenty, które miały na celu przystopować tę dyskusję, które miały najpierw ustawę zrzucić z porządku dziennego. Później, kiedy już w komisji były powtarzane absolutnie te same, po raz enty, zarzuty, te same argumenty, takie, które nie miały w wielu przypadkach nic wspólnego z podnoszonym w danym przepisie, w danym artykule z postawieniem
postanowieniem, projektem. Więc to nie była dobra dyskusja. To nie była dyskusja, którą, na podstawie której chce się budować. Ja mam nadzieję, że mam nadzieję, że opozycja włączy się teraz w budowę lepszego projektu, choć moja nadzieja nie jest poparta żadnymi racjonalnymi argumentami ani widokami. To jest raczej chcieństwo, żeby tak się stało. Do tej pory to było hamowanie takie, nie dopuścimy do przeprowadzenia zmian, będziemy to stopować. Jeżeli to ma być projekt, stopowanie przepisów, uchwalania przepisów, stopowanie ustaw, to jest niedobre. Tak w państwie się nie funkcjonuje. Jeżeli dogadujemy się, że ma być, bo wszyscy twierdzą, że chcą zmiany w sądownictwie. Jeżeli uważamy, że chcemy to sądownictwo zmienić, to pracujmy, to na Boga wspólnie pracujmy nad wyklarowaniem takich przepisów, które będą to sądownictwo poprawiały, a nie blokujmy. I spoglądając nieco na szczegóły, komisja poparła skargę nadzwyczajną w sprawach sprzed 20 lat wstecz. Na czym instytucja skargi nadzwyczajnej, pani profesor, polega? Bo słychać takie głosy, że to paraliż, psucie prawa. No, my nie wiemy, jak ona będzie działała, natomiast to jest takie wyjście naprzeciw tym wszystkim, którzy czują się absolutnie pokrzywdzeni przez wyroki, które już zapadły i których nie można wzruszyć. A okazuje się, że w wielu państwach bywa tak, że wyrok, który został wydany w sposób krzywdzący ewidentnie stronę, niekiedy nawet dochodziło przecież do stracenia człowieka, który był niewinny, słyszymy w Stanach Zjednoczonych, takie wyroki są zmieniane, więc ta instytucja skargi nadzwyczajnej ma dać Polakom takie poczucie, że przywracana jest sprawiedliwość w przypadkach szczególnych, w przypadkach najbardziej drastycznych. To nie będzie skarga, na którą każdy będzie mógł złożyć, tak jak słyszeliśmy. W projekcie ustawy są wymienione przypadki, kiedy będzie dopuszczalna ta skarga nadzwyczajna. I ja nie sądzę, żeby Polacy szli i przedkładali swoją sprawę do podmiotów, które będą w ich imieniu przecież te skargę pilotowały, przedkładały błahe rzeczy. To raczej powinien być taki bezpiecznik, który zadziała teraz po latach, ale da nadzieję tym, którzy uważają, że są ofiarą procesu sądowego, że stan faktyczny został zupełnie źle oceniony, że błędy były popełnione w toku procesu. No jest szansa sprawdzenia. Dajmy tym ludziom taką możliwość i nie mówmy z góry, że to będzie blokada absolutna wymiaru sprawiedliwości. Jak będzie? Okaże się. Ale jeśli tych ludzi będzie dużo i oni gromadnie pójdą do sądów, aby te skargi składać nadzwyczajne, ja rozumiem, że stąd te myśli o paraliżu, o psuciu prawa i o pewnych komplikacjach i o kolejnej instytucji, która no właśnie temu będzie służyć. Bo nie wiemy, ile tych ludzi będzie, którzy będą chcieli skorzystać z tego instrumentu nowego. Tego nie wiemy, to prawda, ale jeżeli będą dobre zabezpieczenia, które będą wskazywały w ustawie, od jakiego typu wyroków, tych, które uważane są przez osoby pokrzywdzone za niesprawiedliwe, można skargę wnosić, to przecież nie od wyroku, że załóżmy stał się drobiazg i za jazdę bez biletu, prawda, i wymyślanie kontrolera 20 lat temu czy 15 proces się odbył i ja teraz uważam, że to było niesprawiedliwe. To nie tego typu drobne sprawy. To będą sprawy, ja tak to rozumiem, zupełnie poważne i te sprawy, które będą przedkładane w tym trybie, powinny być starannie jednak selekcjonowane, bo z wnioskiem będzie mógł wystąpić każdy, ale wnoszący tę skargę będzie musiał ocenić, w jakim zakresie ona narusza, będzie trzeba wskazać, jakiego typu zarzut stawiany jest temu wyrokowi, który przecież się uprawomocnił. Będą problemy, bo być może taki wyrok wywarł określone skutki prawne i trzeba będzie liczyć się również z pewnymi roszczeniami, być może ze skarbu państwa wypłacanymi, skoro załóżmy dotyczyłoby to sfery wyroków w gospodarce państwa, niesprawiedliwych takich, gdzie ktoś stracił przedsiębiorstwo, stracił dorobek życia, tylko dlatego, że wpadł w tryby machiny, które
która potraktowała go nieprofesjonalnie i nierzeczliwie. Profesor Genoveva Gregorowska, Wyższa Szkoła Nowoczesna w Warszawie. Bardzo nie mogło być profesjonalnie. Nasze dziadostwa i chciwość na pieniądze. Polskie Radio 24. Prawda, Borsuk. Każdy inny by tak zrobił. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz obowiązek transmisji utrwalania obrad Rad Gmin to niektóre zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, które przyjęła dziś nadzwyczajna komisja. Prawda, zmian w ordynacji wyborczej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Gościem Polskiego Radia 24 jest Tomasz Zakrzewski, radca prawny, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Które te zmiany według pana są najbardziej znaczące, najważniejsze, bo mówimy o samorządach, o gminach, o powiatach, tam gdzie polityka spotyka się z konkretnymi wyborcami, tam widzimy najbardziej efekty swoich wyborów. Jeśli mówimy o nowych zmianach, które za tymi najważniejszymi są według pana? Zmianą, która zdecydowanie jest najważniejszą z tych, o których pan mówił, a ta istotność tej zmiany wynika z tego, że jest to instytucja zupełnie nowa, do tej pory nieznana w polskim prawie samorządowym. Jest to instytucja corocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. W tym projekcie, o którym teraz rozmawiamy, pojawiła się ta instytucja i tak jak mówię, jest to instytucja dotychczas nieznana. Będzie to polegało mniej więcej na tym, że raz do roku na płaszczyźnie gmin będzie to wójt, burmistrz, prezydent będzie składał taki radzie, taki raport o stanie kierowanej przez niego jednostki samorządu terytorialnego. Plusem dla obywateli będzie to, że faktycznie będą mogli w tej debacie, która będzie po przedstawieniu tego raportu, uczestniczyć. Jak to przedstawianie raportu będzie wyglądało? To będzie zobowiązanie dla wszystkich włodarzy, aby musieli się rozliczać, opowiadać, odpowiadać na pytania. Jak to w praktyce będzie wyglądać? Z racji, że jest to instytucja zupełnie nowa, no praktyki wykonania nie mamy. Natomiast prawdopodobnie będzie tak wyglądało, tak jak pan redaktor mówi, czyli do końca bodajże maja, bo tak jest zapisane w projekcie, wójt, burmistrz, prezydent będzie musiał taki projekt przedstawić. Jest to o tyle istotnie prawnie istotna instytucja, że w sytuacji, w której taki raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego na płaszczyźnie gmin będzie odrzucony, to wtedy rada danej gminy będzie mogła w określonych sytuacjach podejmować nawet decyzję o przeprowadzeniu referendum odwoławczego. Takie ciało jak Komisja do Spraw Wniosków i Petycji. I tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Matusiewicz mówi, że w każdej gminie taka komisja powinna być, a z drugiej strony, choćby z ust Piotra Zgorzelskiego z PSL-u, mówimy o uszczęśliwianiu samorządów na siłę. Poza tą instytucją, o której jak tu już rozmawialiśmy, kwestie, które niesie za sobą projekt, właśnie między innymi wspomniana przez pana Komisja do Spraw Wniosków i Petycji, w rzeczywistości w pewnym sensie już funkcjonuje. To nie jest tak, że wprowadzenie tego instrumentu sprawia, że w gminach będą rozpatrywane skargi i petycje. One dotychczas były rozpatrywane. Najczęściej tymi sprawami zajmowały się komisje rewizyjne. Więc jakby faktycznie jest tak, że część z tych instytucji, które w projekcie zostały przedstawione, już w jakimś sensie funkcjonuje i między innymi można tak powiedzieć również o tych komisjach dotyczących skarg i petycji. Oczywiście nie są one w ten sposób nazwane, natomiast te zadania, które te komisje docelowo mają wykonywać, one w praktyce są realizowane. A to uszczęśliwianie samorządów na siłę według pana na czym miałby polegać? Na większej transparentności, na większych zadaniach, które teraz włodarze będą musieli podjąć? Raczej, przynajmniej ja tak osobiście rozumiem tą opinię, że chodzi o sytuację, w której to uszczęśliwianie na siłę samorządów raczej bym odniósł do innej instytucji, do budżetu obywatelskiego. Ponieważ faktycznie projekt ustawy nakłada obowiązki na gminy w postaci przeprowadzania procedury tych budżetów obywatelskich. Natomiast dotychczas
była to tylko i wyłącznie samodzielna decyzja danego samorządu. W sytuacji, w której nie było takiej potrzeby, bo faktycznie społeczność lokalna nie oczekiwała, że będzie budżet obywatelski, teraz raptem staje się to obowiązek. Czyli w tym kontekście można mówić poniekąd o uszczęśliwieniu na siłę, ale to nie jest tak, że tego bardzo twardego zdania można użyć w stosunku do wszystkich instytucji. Bo przykładowo kwestia, o której pan redaktor również wspomniał, transparentności obrad, relacjonowania tych obrad poprzez internet. Takie pomysły, takie plany no, trzeba traktować jak najbardziej pozytywnie. Ale emocji sporo te plany wywołały, jeśli chodzi o obowiązek rejestrowania obrad, jak również o kwestie związane z głosowaniem korespondencyjnym. Tą dyskusję na temat całego projektu ja bym podzielił jednak na dwie części. Pierwsza część są to dyskusje i zdania dotyczące kwestii ustaw ustrojowych. Mowa tutaj o ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym i o samorządzie wojewódzkim. W mojej ocenie jednak wywołują one odrobinę mniej emocji. Zdecydowanie więcej emocji budzą kwestie związane ze zmianami w kodeksie wyborczym. Było to bardzo widać, bardzo dokładnie widać podczas dyskusji na Komisji Nadzwyczajnej. No, te emocje są zrozumiałe, prawda? Tylko teraz pytanie, czy rozwiązania są po to, bo te emocje jeszcze bardziej podgrzewać, czy można jakoś merytorycznie rozmawiać i wybrać najlepsze rozwiązanie, najlepsze wyjście? Merytoryczna rozmowa zawsze jest możliwa, natomiast tą merytoryczną rozmowę z całą pewnością utrudniają kwestie polityczne. Jeżeli już byśmy mieli przejść na grunt planowanych zmian w kodeksie wyborczym, to oczywiście jak najbardziej są tam elementy, za którymi większość parlamentarna ogólnie zgadza się. Myślę tutaj o kwestii ograniczenia w postaci dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów. Natomiast to konflikt polityczny, który od dłuższego czasu trwa, powoduje, że ta dyskusja jest coraz bardziej, jest coraz trudniejsza. Coraz trudniejsza. Z drugiej strony, jeśli ktoś korespondencyjnie głosował do tej pory i teraz słyszy, że być może tej możliwości już nie będzie miał, no to te emocje w tym momencie są zrozumiałe, bo jak powiedzieliśmy na początku, tu polityka dotyka już naszych konkretnych zachowań i na ten poziom obywatelski schodzi. Oczywiście, pan redaktor ma tutaj 100% rację. Ogólnie z prawem wyborczym jest jeden podstawowy problem, który szczególnie dotyka naszego kraju. Otóż mieliśmy w swojej, można powiedzieć, niedawnej historii, mówię tutaj o latach przed 1989 roku, etap, że no, prawo wyborcze praktycznie formalnie istniało, w rzeczywistości jednak nie mogliśmy mówić o sprawnie funkcjonującej tej gałęzi prawa. Od 30 lat budujemy zaufanie do prawa wyborczego, a takie sytuacje, w których jest wielki dynamizm zmian w prawie wyborczym, jeżeli te zmiany następują w sposób bardzo szybki, jeżeli te zmiany następują w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory, niestety w takich sytuacjach politycy doprowadzają do tego, że wyborcy nabierają podejrzeń co do charakteru tych zmian i w sytuacji, w której ta cała dyskusja, zmiany legislacyjne faktycznie aktualnie toczą się na rok przed wyborami, jest to jednak czas, w którym mogą pojawić się zarzuty i pojawiają się, że jednak większość parlamentarna nie ma do końca czystych intencji, proponując wszystkie te zmiany akurat w tym okresie. Tomasz Zakrzewski, radca prawny, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę w Polskim Radiu 24. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Polskie Radio 24. Północ, południe. To oczywiście nie koniec naszego magazynu, bo już teraz wraz z Marcinem Królikiem spoglądamy do internetu. Dobry wieczór.
dobry wieczór, witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Bzdury, których nie warto komentować w taki sposób, jak podaje serwis niezależna.pl, przywołując wypowiedź Beaty Szydło dla Polskiej Agencji Prasowej, szefowa rządu odniosła się do materiału gazety.pl, według którego miała ona osobiście decydować, by nie publikować wyroku TK z 2016 roku. Serwis powiązany z Gazetą Wyborczą podał, że Marcin Szwed, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, udostępnił na Twitterze link do dokumentów z postępowania karnego w sprawie odmowy publikacji wyroku TK, z których wynika, że między innymi, że podczas przesłuchania szefowa rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak przyznała, iż polecenie niepublikowania otrzymała bezpośrednio od premier Szydło. Złapią cię za świeczkę, mów, że to nie twoja świeczka, czyli wciąż niemilknące internetowe echa ostatnich, no nieco trzeba przyznać się, ambiwalentnych wypowiedzi Małgorzaty Gersdorf o jej uczestnictwie, nieuczestnictwie w protestach przeciwko reformie sądownictwa. Internauci nie dali wiary wczorajszym zapewnieniom pani prezes, że sędziowie Sądu Najwyższego nie chodzili z żadnymi świeczkami i ona też nie. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się zdjęcia zadające kłam tym słowom. Do tego stopnia, że profesor Gersdorf dziś ponownie odniosła się do tej sprawy i na antenie jednej z komercyjnych rozgłośni wyjaśniła, że świeczkę dostała od organizatorów, bo było ciemno. Oczywiście musiało to wywołać falę, a przynajmniej strumyk komentarzy, o memach już nie wspominając. Pani Gersdorf nie chodziła, tylko stała, a to nie było żadna świeczka, lecz wkład do znicza, a mikrofon to już w ogóle jej siłą do ręki wsadzili. Świeczkę paliła, ale polityką się nie zaciągała. Ze świeczką szukać tak uczciwej kobiety. Takiej oto treści wpisy można było znaleźć w niektórych zakątkach rozpolitykowanego Twittera. Od świeczek przejdźmy do innych, powiedzmy, przedmiotów o charakterze falicznym, bo nasz polityczny internet robi się ostatnio, drodzy Państwo, coraz bardziej seksualno-aferalny. Po tym, jak Justyna Samolińska z partii Razem oskarżyła Marka Jakubiaka o seksizm, głos postanowił zabrać Adrian Zandberg, który odnosząc się do komentarza Pawła Kukiza w tej sprawie, napisał na Facebooku, że Kukiz zachował się jak podpity hamuś spod monopolowego. No to nie jest hamuś, przecież po co on się tam pcha? Bój o swoje dobre imię na internetowych łamach, tym razem na Onecie toczy też zawieszony w wyniku oskarżenia o gwałt dziennikarz krytyki politycznej Jakub Dymek. Powiedział on Onetowi, że codziennik feministyczny, na którym niedawno ukazał się tekst oskarżający jego oraz Michała Wybieralskiego z Wyborcza.pl o zmolestowanie, przeprowadził lincz. Twierdzi też, że w związku z tą publikacją był zastraszany i szantażowany. Grożono mu m.in., że stanie się nową twarzą polskiego MeToo. Dymek kategorycznie zaprzecza, by dopuścił się gwałtu, choć oczywiście przeprasza wszystkie osoby, które mogły odebrać jego zachowanie jako seksistowskie. A teraz o pewnym pocałunku śmierci. Niespodziewane wsparcie dla PO. Musi być naprawdę źle, skoro udziela go Palikot, pisze Stefczyk Info. Chodzi o blogowy wpis Palikota, w którym zachęca on, by wstępować do Platformy i zmieniać tę formację na bardziej centrową, liberalną i lewicową, a mniej konserwatywną. Jak przypomina portal, w najnowszym sondażu zrobionym na zlecenie Super Expressu, poparcie dla Platformy Obywatelskiej wnosi obecnie zaledwie 17%, przy 47% po stronie PiSu. Partia Grzegorza Schetyny gwałtownie potrzebuje poparcia z różnych stron, komentuje autor artykułu. Trudno jednak traktować poważnie apel polityka, który w Sejmie pokazywał gumowego penisa. No i tak troszeczkę dzisiaj nam się zrobiło pikantnie, można powiedzieć. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro. Pikantnie zakończył Marcin Królik. Bardzo dziękuję. To był magazyn Północ-Południe w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24 zmieniamy temat. Zgoda na pilną ewakuację afrykańskich uchodźców uwięzionych w Libii. Poinformował o tym francuski prezydent Emmanuel Macron w czasie zakończonego właśnie w Wybrzeżu Kości Słoniowej szczytu Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej. No to przenieśmy się już teraz do Abidżanu. Tam jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Witaj Wojtku, dzień dobry. Powiedzmy coś więcej o tej akcji. Jak ona ma wyglądać i kiedy miałaby się rozpocząć? W ciągu kilku dni to była pilna decyzja, która została podjęta przez przywódców tutaj w czasie szczytu, tak naprawdę na wniosek francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Wczoraj do późna w nocy trwały takie nieformalne rozmowy w tej sprawie. Sesja i problemy młodzieży, którymi zajęli się przywódcy, była tak zgodnie z planem, ale potem jeszcze właśnie w nocy trwały pilne konsultacje. Przede wszystkim po informacjach telewizji CNN, która pokazała, jak w obozach dla uchodźców w Libii, czyli tych krajów afrykańskich, które próbowały dostać się do Europy,
Jak w tych obozach są organizowane nielegalne aukcje niewolnicze, na których to aukcjach właśnie ci migranci są sprzedawani za kilkaset dolarów za osobę. Po tych informacjach właśnie prezydent Emmanuel Macron powiedział, że będzie namawiał kolegów z Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej do pilnej akcji pomocy tym osobom, tym migrantom właśnie na terenie Libii. No, tutaj przyjęto właśnie w tej sprawie deklarację na szczycie, a oto co rano mówił na ten temat Emmanuel Macron. C'est aujourd'hui une traite faite par des Africains contre d'autres Africains. To handel ludźmi, sytuacja, gdy Afrykańczycy handlują Afrykańczykami. To musi się skończyć, a my musimy działać pełną mocą. Unia Afrykańska, Unia Europejska i ONZ zdecydowały w nocy, by rozpocząć pilną i zdecydowaną akcję i ewakuować z Libii tych, którzy mogą i chcą być ewakuowani. Pomóc im wrócić do ich kraju pochodzenia. Będziemy solidarnie działać z innymi w tej operacji, która będzie prowadzona w najbliższych dniach i tygodniach. To są decyzje, które są podejmowane dosłownie w tym momencie, kiedy rozmawiamy, dlatego że przed tym momentem Moussa Faki, czyli szef Komisji Unii Afrykańskiej, poinformował, że tej nocy liderzy wysłuchali też sprawozdania specjalnego wysłannika Komisji Europejskiej, Komisji Unii Afrykańskiej, który to wysłannik był w Trypolisie, w jednym z takich obozów. Tam mówili o 1800 osób, które są w nieludzkich warunkach. I właśnie te 3800 osób mają być z Libii ewakuowane do krajów pochodzenia poprzez podobnie wojskowe samoloty. To wszystko teraz jest jeszcze ustalane. Wiemy, o czym mówił Moussa Faki, że to jest 3800 osób, a przyznał, to jest jeden obóz. Władze libijskie mówią, że w całej Libii tych obozów jest 43, a w sumie mówimy o liczbie od 400 do 700 tysięcy uchodźców, którzy są w Libii. Wiadomo zatem, czy ta akcja nie będzie prowadzona znacznie szerzej. Jest zgoda dość oczywista co do tego, że tym migrantom należy pomóc, o czym mówił tutaj wczoraj m.in. prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej Alassane Ouattara. Nasze bezpieczeństwo będzie także zależało od tego, czy uda nam się zakończyć kryzys w Libii i skończyć za wszelką cenę z handlem ludźmi, którego przedmiotem są uchodźcy. To, co dzisiaj widzimy w Libii, jest bardzo smutnym przykładem. Wzywamy do rozwiązania tej sytuacji, która jest nie do zaakceptowania. To, co podkreślali przywódcy, to właśnie to, że ta sytuacja jest nie do zaakceptowania. Mówił też o tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk. The recent reports about the treatment of Africans, especially young people. Ostatnie informacje o tym, jak przemytnicy traktują Afrykańczyków, głównie młodych, są zatrważające. Nie możemy tego akceptować. Nie możemy też godzić się na narrację, która zwraca przeciwko sobie Afrykę i Europę. Potrzebujemy wspólnych rozwiązań i mocniejszej współpracy, by ratować życie, chronić ludzi i pozwolić im godnie żyć. Protect people and allow them to live in dignity. Momentem natomiast w tej sprawie też wypowiedziała się premier Beata Szydło, która mówiła o tym, że Polska od już jakiegoś czasu stoi na stanowisku, że migrantom i uchodźcom trzeba pomagać na miejscu i ta decyzja właśnie jest jedną z tych decyzji, która idzie w linii tego, o czym mówi polski rząd. I to na razie tyle, co wiem. W tej chwili polska delegacja wyjeżdża już ze szczytu Unii Afrykańskiej, ja wraz z polską delegacją, więc dalsze informacje będziemy przekazywać oczywiście na bieżąco. W Abidżanu Wojciech Cegielski, powtórka programu. Autopromocja. Za wieloma wynalazkami, które dziś ułatwiają nam życie, kryje się nieraz niezwykła historia. I właśnie o ciekawych początkach różnych wynalazków będzie można usłyszeć w audycji Kto to wymyślił? We wtorki i czwartki po 22. Zapraszam, Mariusz Krzemiński. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się pierwsza. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Trzęsienie ziemi na wschodnim wybrzeżu USA, podaje portal Gazeta.pl, powołując się na doniesienia na Twitterze The Independent. Amerykańska agencja naukowo-badawcza podała, że ziemia zatrzęsła się z siłą 4,4 u wybrzeży Delaware. Wstrząsy były odczuwalne od Nowego Jorku do Waszyngtonu. Szczególnie odczuli je mieszkańcy północnej Karoliny, Maryland, Delaware, New Jersey, Pensylwanii i Connecticut.
The Independent podaje, że jest to najsilniejsze trzęsienie ziemi, które nawiedziło wschodnie wybrzeże USA od 2011 roku. Marynarka wojenna Argentyny zakończyła ratowniczą fazę poszukiwań zaginionego okrętu podwodnego. Kontynuowane będą poszukiwania jednostki, jednak beznadziejne odnalezienie żywych członków załogi. Rzecznik argentyńskiej marynarki powiedział, że akcja ratownicza trwała dwukrotnie dłużej niż wynosił okres czasu, w którym na pokładzie okrętu mogły przetrwać żywe osoby. Ostatni kontakt z jednostką zdołano nawiązać 15 listopada. Po utracie kontaktu wykryto zjawisko akustyczne, które według marynarki wojennej mogło być odgłosem zgniecenia kadłuba okrętu. Przenosimy się do kraju. Niepełnosprawni zabrali głos w sprawie usunięcia możliwości głosowania korespondencyjnego na obradach Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodeksie wyborczym. Trwa procedowanie projektu ustawy zmian w prawie wyborczym i ustawach samorządowych autorstwa PiS. Jeden z jego punktów zakłada likwidację tej formy oddania głosu. Justyna Poczyńska z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, która jest niewidoma, powiedziała, że usunięcie głosowania korespondencyjnego ogranicza prawa obywatelskie. Nie zabierajmy tych rozwiązań, które z powodzeniem są stosowane na Zachodzie, tylko jeżeli już, to szukajcie Państwo możliwości zabezpieczenia tego. Z kolei niewidomy Łukasz Kunikowski z Łowicza mówił, że nikt z jego znajomych nie korzysta z tej formy głosowania. Taka forma nie jest wiarygodna. Zawsze taką kopertę można otworzyć i ją podmienić ten głos. Poseł PO Mariusz Witczak powiedział, że głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne. To są bardzo dobrze zabezpieczone pakiety dla głosowania, które w znacznym stopniu wykluczają nadużycia. Innego zdania jest poseł PiS Łukasz Schreiber. Niestety nie ma takiej możliwości, by się uchronić przed, przynajmniej na chwilę obecną, przed możliwymi fałszerstwami. Ostateczną decyzję komisja podejmie podczas głosowania. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Tomasz Golob wyszedł ze szpitala. Żużlowy mistrz świata w kwietniowym wypadku na torze motokrosowym doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego. Jestem smutny, bo opuszcza najlepszy oddział rehabilitacji w Polsce, ale cieszę się, że wracam do mojego domu, mówił bydgoski żużlowiec, który dalej będzie walczył o powrót do sprawności. Szczegóły Robin Czesy z Radia Pomorze i Kujaw. Jeden z najlepszych polskich żużlowców po 7 miesiącach w wojskowym szpitalu w Bydgoszczy wróci do domu, przystosowanego już do jego potrzeb. Żużlowiec przyznaje, że chciał być w domu na święta. Myślę, że potrzebuję parę dni, żeby się zaadoptować. Myślę, że nie będzie z tym kłopotu. Najważniejsze, że dom jest moim sprzymierzeńcem i lubię być w domu. Każdy powinien być przy stole wigilijnym. Ja również mam nadzieję, że będę i że to wszystko się fajnie poukłada. Teraz czas na kolejny etap rehabilitacji. W domu jest wszystko przygotowane, tak jak tutaj na oddziale rehabilitacji. Osoby, które będą mi pomagać i rehabilitować w domu, będą jakby cały czas monitorować. Jak przyznaje ordynator rehabilitacji neurologicznej dr Jarosław Tywoniuk, to dopiero początek drogi. W chwili obecnej Tomek jest w stanie ogólnym bardzo dobry. Wychodzi do domu, ale nie kończy się rehabilitacja. W zasadzie zaczyna się dopiero drugi etap rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej. Jeżeli będzie wymagał pomocy z naszej strony, będziemy cały czas służyć i będzie ona kontynuowana. Tomasz Golob podziękował również wszystkim, którzy od kwietniowego wypadku trzymają za niego kciuki. Bydgoszcz, Robin Jesse. 20 lat po powodzi tysiąclecia Wrocław nadal nie jest przygotowany na tak niszczycielski żywioł. Wynika z właśnie opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem kontrolerów, mimo postępów w realizacji projektu ochrony przeciwpowodziowej Odry, wciąż nie dostosowano w pełni Doliny Widawy do bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej w obrębie Wrocławia. Kluczowy dla tego projektu zbiornik Racibórz ma być gotowy dopiero za 2 lata, ale jak tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, to nie jedyny problem. Bez dodatkowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego części Wrocławia oraz gmin w Dolinie Widawy, Długołęki, Czernicy, Wiśni Małej, przy wysokiej fali wezbraniowej wystąpi na tych terenach zjawisko cofki. NIK wylicza, że jeśli dojdzie do powodzi, straty na tych terenach mogą sięgnąć nawet 700 milionów złotych. Co prawda trwają już prace projektowe, ale na realizację zabezpieczeń potrzeba blisko 90 milionów złotych. I na koniec czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady śniegu. Na wybrzeżu i Pomorzu również deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni do zera, jedynie na wybrzeżu około plus 2. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, powodujący zawieje i zapięcie śnieżne. Zima przyszła, jest mokro, wilgotno, zimno, śnieg, deszcz i to tylko... Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej.
Powtórka programu. To są rządy pieniądze w Polskim Radiu 24. Proszę Państwa, Wojciech Surma, dzień dobry. W studiu goście Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, dzień dobry. Dzień dobry. Kazimierz Krupa, Kancelaria Drobridge. Dzień dobry. I Stanisław Gruza, Szkoła Główna Handlowa. Teraz, tak? Coś jeszcze? Szkoła Główna Handlowa. A ja od siebie dodam, że to był szef Komisji Nadzoru Finansowego, jedyny urzędnik, wysoki urzędnik państwowy w Polsce, który prawidłowo zareagował na to, co się działo w Ambergold, czyli złożył zawiadomienie do prokuratury. Dobrze powiedziałem? Rzeczywiście takie zawiadomienie zostało przez nadzór złożone wtedy, kiedy kierowałem urzędem. No to dobrze. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o Ambergold, ale myślę, że warto to podkreślać, bo był pan takim trochę, tak jak powiedziałem, jedyną osobą, która prawdziwa, jedynym urzędem, którym pan kierował, to był Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, która prawidłowo zareagowała, ale wracamy do tematów aktualnych i bieżących. Panowie, Toyota zainwestuje w produkcję nowej generacji silnika benzynowego w zakładzie w Wielczu-Laskowicach. O tym mówił Dominik Oleński, a ja jeszcze rozwinę temat. W ciągu najbliższych 2 miesięcy w Polsce pojawi się ponad 10 nowych inwestycji w branży automotive, poinformował wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Toyota Motor Europe ogłosiła, że w 2020 roku rozpocznie produkcję nowej generacji silnika benzynowego o pojemności 1,5 litra w fabryce w Wielczu-Laskowicach. Smród. W Warszawie, aż się radio obróciło nasze kończyte. Smród. Smród w Warszawie, a on jeszcze chce, proszę Państwa, więcej samochodów. Na raka ludzie umierają, w kolejkach stoją. Tak. Także nie ma co, proszę Państwa, słuchać głupot. Zobaczymy dalej. Na wschodzie 5 do 6, w porywach 7, wzrastające na 6 do 7 w części wschodniej, w porywach 8 w skarbie Beauforta. Stan morza to 3 do 4, komuchów. Później 4 do 5, zalewu wiślanego 3, widzialność umiarkowana do dobrej, w opadach miejscami słaba, zamglenie, opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu, to głównie na wschodzie. Jeszcze prognoza dla zalewu szczecińskiego i zespołu portów, również ważna dziś do godziny 13, tu ostrzeżenie o wietrze nie ma. Wiatr w kierunku zachodnim, przechodzący na kierunki północne, 3 do 5 w skali Beauforta. Stan zalewu to 1 do 2, temperatura powietrza około 1 stopni Celsjusza, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie, możliwe też słabe opady deszczu ze śniegiem. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin, wiatr północno-zachodni 3 do 5 w części północnej, porywy 6 w skali Beauforta. Natalia Śmiech, Rybacką, prognoza pogody. Na 1 grudnia. Tak. W nocy z jedynką. Powroty polskie. Powroty polskie, proszę Państwa. Powroty polskie. Tylko żydowskie płaczki to nie. My nie tolerujemy żydowskich płaczek. Nie chcemy żydowskich płaczek. Po prostu u nas jest filozofia biblijna. Może to jest za duże słowo i może nawet i niewłaściwe. Jak na Biblię, ale wiadomo o co chodzi. No tak. To już 76 lat mam. To tak już. Proszę Państwa, 76 lat nie upoważnia, żeby takie puszczać tutaj nie to, że smutne, ale mizerne utwory, które nie to, że nic nie wnoszą, ale jeszcze pogarszają nastrój. Teraz to już nic ci nastroju nie pogorszy, bo jest śnieg, jest fajnie, prawda? Prawda? Biało. Jak jest sam deszcz, szczęść Boże, pani Tereso, i wyspać się by żyć, żeby jutro można było Boże, wyspaną wyjść z tego szpitala. No tak, wywiozą. Dobrze, Bóg zapłać z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego i także gratuluję tego świadectwa przez uśmiech. Wszystkiego dobrego, pani Tereso. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Nie będzie pochowany Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewicza. Teraz i zawsze, panie Jacku. Witam i pozdrawiam Amerykę. No, z czym mogę tak powiedzieć? Słuchajcie, no, ja tylko tak krótko i zwięźle, no, cieszę się, że znowu się nie mogę doczekać właśnie tego spotkania, a będę to oglądał właśnie na internecie, jak to będzie tam spotkanie fali. Także bardzo się cieszę i kończę pan krótko i zwięźle. To jest wielki dar Pana Boga, to co Radio Maria robi dla Polski.
gdzieś trzeba podziękować ojcu dyrektorowi. No jedyne takie patriotyczne radio praktycznie to. Ja tam żadnego papieża nie wierzę, ale bym zapędziła to wszystko do kościołów. Niech się da uduchowić. Właśnie, bo tam ojciec tyle prosi, żeby tam właśnie ludzie, żeby podawali na to radio, bo to wszystko kosztuje, ale tam mi ojciec przychodzi na myśl. Nie wiem, czy to tak można powiedzieć, czy może żeby się zwrócić do rządu, nie? Żeby może wesprzeli to radio. Nie wiem, czy to ojcze można, żeby jakoś to tam, jakieś tam datki dali, poparli. Nie wiem, ojcze, czy tak można, może ojciec dyrektor by się coś ustosunkował do tego pytania. Żeby rząd pomógł, bo to są koszty, ja to słucham, to ojciec to mówi, to są koszty niesamowite, tak? To są koszty. No nie wiem, ojcze, może żebyście to ludzie jakoś systematycznie tak, panie, to było. Tak. Panie Jacku, pozdrawiam serdecznie, pomysłów jest co niemiara. Od początku Radio Maryja istnieje i utrzymuje się i przez to jest medium niezależnym tylko i wyłącznie z tych dobrowolnych składek. Z modlitwy ludzi, która jest taką siłą, która niesie tę naszą posługę, to medialne zaangażowanie w dzieła nowej ewangelizacji i także wolność tych mediów polega na tym, że jest utrzymywane ono z datków, dobrowolnych datków, dlatego za tę solidarną pomoc ofiarowaną Radio Maryja przez 26 lat bardzo gorąco Państwu dziękujemy. Niejednokrotnie podkreślamy, że nie byłoby Radia Maryja, telewizji Trwam, tych wszystkich dzieł, gdyby nie Państwa solidarna pomoc. I trzeba także budzić innych do odpowiedzialności za te dzieła nowej ewangelizacji, za te dzieła, które są także bardzo znaczące na kartach dziejów historii Kościoła, ale także naszej ojczyzny. Widzimy, rzeczywiście niejednokrotnie podejmujemy ten temat, co by było z Polską, gdzie by Polska była dzisiaj, gdyby nie Radio Maryja, gdyby nie także zaangażowanie rodziny Radia Maryja. Dlatego od tej strony, panie Jacku, chciałbym, abyśmy potrafili na to spojrzeć, a jak ktoś już z tych pewnych środowisk nie przeszkadza, to już jest także pewien element, który ułatwia realizowanie do działania, do misji, do nowej ewangelizacji. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? I jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon? Z Brooklyn. A jak pani na imię? Janina. Bardzo proszę, pani Janino. Już mówię? Tak, od samego początku. No, ja chciałam powiedzieć, że ja jestem najmłodszym pewnie do słuchaczem Radia Maryja, bo to sami seniorzy, bo słucham dopiero 5 lat. A poznałam to Radio Maryja w szpitalu. Przyszłam do pokoju, na oddział i taka pani mi się pyta, czy nie będzie Radio Maryja. Tak, Mary. Nie będzie. Tak sobie słuchałam do razu. Celery. Ojciec Dyrek był, pamiętam ja. Radio Mary. I właśnie tak utkwiło mi to w głowie, że moja mamusia słucha. Tyle ludzi słucha. Tak się ludzie niektórzy śmieją, tak jakoś tak dziwnie podchodzą do tego. A co takie coś fajnego jest. Więc wtedy zaczęłam słuchać tego Radia Maryja. I dopiero 5 lat słucham, no ale mam zaszczyt, że mam wyżej tyle słucham. No, w tej chwili to mam nogę złamaną, też choruję. Jeszcze i nogę złamaną w dodatku do tego wszystkiego, co się rzeczy domu i sobie słucham na okrągło już teraz. I po prostu, no, 100 lat, 100 lat, 100 lat dla wszystkich. Dziękujemy. Którzy to wymyślili, którzy to zrobili. I ojcze, na ręce ojca Piotra, 100 lat, 100 lat. I oczywiście proszę być razem z nami, chociaż duchowo, w sobotę podczas naszych uroczystości, pani Janino. Cały dzień będę. Świetnie, świetnie. Będę cały dzień, ja sobie już to ułożyłam, to ja wtedy byłam też w szpitalu, przyszłam ze szpitala, jak było to u was otwarcie. To konsekracja świątyni, tak? Pamiętam, cały dzień siedziałam, cały dzień na tym Radiu Maryja. No to już mnie tak w rodzinie, w radzie, tak to bądź do czego dokuczył, wiecie, dokuczyli mi, że już raz. Tak, i do mamy, przyjdzie do mamy, to trzeba służyć Radio Maryja, nie mamy. No ale tym się nie przejmujemy, prawda, robimy swoje. Ale tak jak ksiądz mówisz, bardzo mi to opowiada. No swoje robimy, i bez tego bym teraz naprawdę nie było.
Bóg zapłać, Pan wielki. Bóg zapłać, Pani Janino, z Panem Bogiem. Pani Anna prosiła o utwór Żegnajcie przyjaciele. Pani Brodzińska, także proszę Państwa, oczywiście Grażyna Brodzińska i Pijaka Musorskiego gramy, robimy swoje. Pani. Może tego nie popieramy, ale Pijaka gramy Musorskiego, także pozdrawiamy serdecznie. Wydajność pracy rośnie, dzięki temu wynagrodzenia rosną, tak? W sposób naturalny rośnie wtedy. Konsumpcja, gospodarka się radio Koncita. I z przykrością muszę żegnajcie przyjaciele. Po co to śpiewać? Po raz kolejny jakiś błąd. Po raz kolejny jakieś fopa. Lepiej nawet to, co wcześniej napisane, dla naszego pouczenia napisane, mówi Pismo Święte, mówi Biblia. Można nawet zagrać w filmie Musorgskiego, aby pokazać to jego pijaństwo, że to wcale nie musi być złe, jeżeli człowiek z tego pijaństwa wychodzi, ale jeżeli wódka zjadła ci mózg jak Rysiowi, no bo może tak być, że człowiek jest nerwowy, że jak stary kawaler, mu się to nie podoba, tamto nie podoba, no to kropka. Bo więc my z kolei tu nie lubimy takich starych dziadów osiadłych, więc co, tym wnuczkom, rodzinom pieniądze porozdawali, renta 8 tysięcy, komuchy, są to komuchy, a im co po 2 tysiące dawać, a innym ludziom, którzy może pracują rok, zaczęli pracować, trzeba im pomóc, dać kredyt, to nie, tylko tym komuchom, które mają pełno bogactwa, pełno pieniędzy, co jest porozrzucane po całym świecie. Jeszcze raz podkreślam, rodzina ma to wszystko w posiadaniu. Wnuki, prawnuki i takim ludziom dają pożyczki, no to są żydowskie banki, to jest jeszcze coś innego. Inne zło, a szatan jest ten sam. I to robią te banki, które już najwyższy czas, żeby się wyprowadziły do, no ja nie wiem, gdzieś dalej, może do Izraela. Infrastrukturalne nie rozwiążą problemu. Na przykład wspaniałe są inwestycje mieszkaniowe. One podnoszą standard życia, one są nam potrzebne. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że to, że przeniesiemy się z mieszkania 50-metrowego, średnie mieszkanie w Japonii, bardzo bogatym kraju, do mieszkania 100-metrowego, nie wpływa w zasadzie na podniesienie produktywności. Bo samo budownictwo jest bardzo konserwatywną dziedziną, w której produktywność rośnie bardzo wolno. W związku z tym my musimy inwestycje o charakterze przemysłowym, słuchaj, zaawansowane technologie, dziś do mnie automatyzacja produkcji, w nowe ciągi technologiczne, wypuszczanie nowych produktów na rynek. O tym za chwilę jeszcze, ale chciałbym... Józefowicz jej nie znalazł, bo uciekła, dobrze zrobiła. Optymistą, jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, uważam, że rzeczywiście bo pewne rozłożenie w czasie wykorzystania... Uciekła się, zarzekła. ...to dosyć dużym wzrostem w obszarze inwestycji infrastrukturalnych w roku 2018. Czyli to realne, jest, tak? Tak, uważam, że jest to stosunkowo realne. Tutaj są po pierwsze pewne rodzaje... Józefowicz górniak nie znalazł. Jedna to jest związana z głębokością. Józefowicz górniak już nie znalazł. Józefowicz górniak już nie znalazł, bo uciekła, się zarzekła, no i dobrze zrobiła. Józefowicz górniak nie znalazł, bo uciekła, się zarzekła i uciekła,
bardzo daleko i uciekła Górniakowa, Górniakowa, szara krowa, Górniakowa, kukuriko Górniakowa, i uciekła Górniakowa. Jeżeli spojrzymy na historię, często ten bodziec jest jednym z trudniejszych. I uciekła, nie zarzekła. A więc pytanie jest, jak dobrze zarządzać pewnego rodzaju komunikacją, a także jak zarządzać na poziomie bankowości centralnej, aby właśnie tą presję inflacyjną odpowiednio ostudzić, a także jej zapobiegać. No to panowie obaj, panowie i pan Jeremi Mordasewicz i Stanisław Kluza poniekąd już odpowiedzieli na pytanie, które chciałem zadać, bo chciałem pytanie zadać jakby podsumowujące te kwestie inwestycji w Polsce i infrastrukturalnych, i prywatnych, i instytucjonalnych. Co zrobić, żeby, szczególnie o tych prywatnych rozmawiamy, tak, i zagranicznych, co zrobić, żeby jakoś zaktywizować tych inwestorów, przyciągnąć tutaj. Jeszcze słowo do tych inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie finansowanych, w dużym stopniu finansowanych z pieniędzy unijnych. Wiecie państwo, kto niezwykle uważnie przygląda się realizacji naszych projektów inwestycyjnych finansowanych częściowo z Unii Europejskiej? Nie zgadlibyśmy. Brytyjczycy, Anglicy się bardzo uważnie temu przyglądają. Związane jest to z negocjacjami opłaty za wyjście, że się tak wyrażę kolokwialnie. Czyli krótko mówiąc, oni mówią tak, przecież nie musimy płacić tyle, bo Polacy nie wykorzystają funduszy, to zostaną pieniądze w kasie Unii i to możemy zaliczyć, jakbyśmy my zapłacili. Także bardzo kibicują nam w sensie takim dosyć negatywnym, powiedziałbym, ale bardzo uważnie się przyglądają. To króciutko teraz o tym, co możemy zrobić, bo za chwilę mamy przerwę. Przede wszystkim uspokoić otoczenie prawne, zmienić atmosferę, bo zobaczcie, tutaj mieliśmy przed naszym wejściem komunikat, że właśnie technika pokonała państwo, pokonała rząd, bo tak naprawdę zawieszenie tej zniesienia 30-krotności świadczenia ZUS-owskiego, to oczywiście minister Kowalczyk mówił, że to jest sprawa, że musiało wejść przed 30 listopada, ale tak naprawdę to jest powód prozaiczny. ZUS nie zdąży z oprogramowaniem, nie zdąży z techniką. No to żeby nie technika pokonywała rząd, tylko żeby logika decydowała o tym, jak te inwestycje. Jedno zdanie, Jeremi Mordasewicz. Przyłączę się do tego, o czym mówił pan Stanisław Kluza. Musimy kształcić, zmienić kierunki kształcenia. Chodzi o to, że w Polsce na 31,5 miliona dorosłych Polaków tylko 16,5 miliona pracuje. Czyli mamy ogromną rzeszę niepracujących, a jednocześnie nie możemy pozyskać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, bo profile kształcenia są fatalne. No jest to temat, ten, który chcę panom zaproponować, temat, który mnie nurtuje od bardzo, bardzo dawna, ale robi się coraz bardziej gorący a niektórzy twierdzą, że ten balon po prostu już jest taki gigantyczny, że zaraz jak pęknie, to wszyscy, którzy inwestują w Bitcoina, bo o nim chciałbym porozmawiać, będą płakać. Może nie wszyscy, ale żeby Polska była Polską. Uważa, że Bitcoin odniósł sukces tylko z powodu potencjalnego obejścia prawa i braku nadzoru. Och, jak dlatego się wyjątkowo nie powinien zostać uznany za nielegalny, stwierdził amerykański ekonomista. Nie dostarcza żadnej pożytecznej społecznie funkcji, dodał. Mamy te smartfony, muszę wszystkie obrobić. Rekordowy kurs. No i tu wyglądam, i tu sprawdzam. Nie ma się, nie ma się. 919 ja jestem lojalny. Ja nie zostawię w ciemności, nic tu nie ma. Ja wszystko obserwuję. Dwa dni temu kosztował około 9 tysięcy dolarów. Jest dolarów. Więcej dolarów. No i bez czarów. Więcej dolarów. Więcej dolarów. Więcej dolarów. No i bez czarów. Ja się zastanawiam, jak to jest, bo wczoraj nawet mieliśmy taką dosyć burzę. Jak to wczoraj? Wczoraj było. Jak to wczoraj było? No i się zmyło. Starałem się wytłumaczyć, że nie jest piramida, tylko taki zupełnie nowy instrument finansowy. Rzeczywiście poza kontrolą. To jest ten nowy. Ale jak to jest panów zdaniem? To jest ten nowy. Bardzo mocno wykorzystać panów obecność. To jest ten nowy instrument finansowy. Z wieloletni nadzorca rynku finansowego powinien nam tutaj wyklarować, o co chodzi z tym Bitcoinem. Myślę, że papieża na to tylko chodzi. O papieża Waszego,
posiadam Stanisławem, ja też nie posiadam. A zatem ja też nie. Jeremi Mordasewicz też nie. Dobrze. Ale ciągnąc tą odpowiedź... Bez emocji będziemy rozmawiać. Ciągnąc tą deklarację, wydaje mi się, że mogę sobie zadać też pytanie, dlaczego? Tak. Otóż wydaje mi się, że jedną z takich motywacji jest to, że nie do końca rozumiem również ten instrument finansowy, a takie instrumenty, które powstawały w różnych czasach, miały czasami charakter hazardowy, a czasami mogły być dobrami inwestycyjnymi. Cofnijmy się choćby 400 lat wstecz, kiedy w pierwszej połowie XVII wieku w Holandii doszło do tak zwanej inflacji tulipanowej. W ciągu 2 lat ludzie zaczęli się zastanawiać, no w sumie ten pieniądz taki, który gdzieś tam na srebrny, ten złoty, tak nie zyskuje, nie traci na wartości, a tutaj nagle pojawiło się nowe dobro, cebulki tulipanów i ich ceny wzrosły w ciągu 1-2 lat 10 tysięcy krotnie chyba, czyli 10 tysięcy razy, a zatem doszło do pewnego rodzaju gry hazardowej. Nie umiem dzisiaj w mojej ocenie rozdzielić różnych funkcji, które spełnia Bitcoin. Funkcji spekulacyjno-hazardowej, która komuś kreuje wartość, funkcji transakcyjnej, która na pewno może być w opozycji do tego, co powiedział profesor Stiglitz, dlatego, ponieważ pamiętajmy, że to państwa będą w szczególności negatywnie nastawione do nowych walut bądź kryptowalut, ponieważ to ogranicza ich tak zwaną rentę monetarną, czyli są w pewnym konflikcie interesów bądź sporu, ale z drugiej strony państwa też mają pewien inny mandat, dla którego powinni chronić swoich obywateli przed ewentualnymi negatywnymi skutkami kryptowalut. Otóż jeżeli przyjmiemy, że stabilność finansowa jest dobrem publicznym, to jeżeli obywatele jakiegoś kraju nagle weszliby w jakiś hazard, a następnie w wyniku tego hazardu utracili duży majątek, to nie ci, którzy stworzyli Bitcoina, będą się zajmowali rozwiązywaniem problemów społecznych tych inwestorów, tylko państwo. Tylko zostanie to przerzucone w jakimś sensie na wszystkich podatników. Czyli z tego punktu widzenia mamy 3 czy 4 różne obszary dyskusji związane z wolnością gospodarczą, związane z pewnym interesem państwa jako renty monetarnej, związane z odpowiedzialnością państwa jako pewnego protektora stabilności finansowej. No i też pamiętajmy o paru innych aspektach. Wiele kryptowalut pozwala uczestniczyć w nich w taki sposób, że utrudnione jest śledzenie przepływów bądź rozliczeń, czyli pozwala to zatajać dochody bądź prać pieniądze. Z punktu widzenia elementu, jakim jest bezpieczeństwo państwa bądź ogólne bezpieczeństwo, jest to również istotny argument. Wydaje mi się zatem, że z jednej strony nie jest korzystną rzeczą zabraniać bądź ograniczać, ale z drugiej strony na pewno należy bardzo wzmocnić narzędzia bądź instrumenty, które sprawiłyby, że tego typu mechanizmy byłyby równie czytelne jak inne produkty finansowe, które są dostępne na rynku. Ponieważ jeżeli tutaj mamy zaburzenie w jakiejś uczciwości, jeżeli chodzi o procesy sprzedażowe bądź klient może podejmować decyzję, nie będąc w pełni świadom tego, w co wchodzi, to konsekwencje będą nie dla tych, kto tworzył Bitcoina, tylko jednak gdzieś pośrednio dla państwa. Więc tych aspektów dyskusji jest bardzo wiele. Tak, bardzo wiele. Kazimierz Krupa, który też nie inwestuje w Bitcoin. Nie, no ja w pełni zgadzam się z profesorem Stiglitzem, że Bitcoin powinien być po prostu zdelegalizowany, zakazany. I mówię to jako już nie liberał, bo liberał teraz brzydko brzmi, bo odkąd socjaliści amerykańscy zawłaszczyli sobie to słowo tylko jako libertarianin, czyli zwolennik naprawdę wolności jednostki i ograniczonej roli państwa, uważam, że tworzenie walut jednak jest zastrzeżone dla państw. A to jest waluta. To jest waluta i doskonały przykład właśnie podał Staszek Kluza z tymi cebulkami. Cebulki wówczas zastąpiły walutę. Znaczy były takim środkiem tezauryzacyjnym. Instrumentem finansowym, tak? Były instrumentem finansowym, tak? Jedna cząstka. Wydaje się to jakimś gigantycznym paradoksem. Jedna ósma cebulki tulipana wystarczyła na zakup domu na przykład. Czyli udział, nie cała cebulka, tylko jedna ósma cebulki, udział w cebulce wystarczył na zakup domu. To później oczywiście musiało się skończyć tak, jak się skończyło, czyli jakąś niewyobrażalną klęską, za którą oczywiście ponosi odpowiedzialność państwo, no wówczas trochę mniejsze, bo było inne państwo, ale czyli ta osłona, czy
posprzątanie spadnie na państwo, w związku z tym, poza tym polityka monetarna jest zastrzeżona dla państwa, więc moim zdaniem Bitcoin powinien być zwyczajnie zdelegalizowany, ponieważ jest nielegalny i będzie przyczyną gigantycznych kłopotów. Jeremi Murdasewicz też tak uważa? Tak. Uważam, że bank centralny odpowiedzialny za podaż pieniądza powinien być jeden. Trudno mi sobie wyobrazić alternatywne, równolegle funkcjonujące, a nie mam natury hazardzisty, więc mimo, że Bitcoin zyskał już, nie pamiętam ile, 30-krotnie. 11-krotnie droższy niż na początku roku. Na początku roku. Roku, tak, tak, roku, ale roku. Jak popatrzymy od początku. Ach, to ho. No właśnie, właśnie. Znaczy, czyli do tego momentu niektórzy mogą być bardzo zadowoleni, ale w którymś momencie przyjdzie opamiętanie i mnie to jednak przypomina łańcuszek świętego Antoniego, a w takich imprezach nie biorę udziału. Stanisław Kluza? Chociaż nie inwestuję w Bitcoina i nie jestem jego jakimś obrońcą bądź zwolennikiem, także miałbym więcej argumentów przeciw, to znajdę też jeden argument, który troszeczkę by bronił kryptowalut. Otóż uważam, że państwo, każde państwo ma pewną skłonność do psucia pieniądza. Jeżeli na tym rynku się wprowadza pewnego rodzaju mechanizmy konkurowania pieniądzem, który utrzymuje wartość, wówczas paradoksalnie jest to bardzo istotne konkurencyjne mechanizm podnoszenia konkurencyjności, a także uczciwości państwa w polityce monetarnej. Dlatego ten jeden argument jednak chciałbym dodać, chociaż zdecydowanie przychyliłbym się do obu panów, że to, co się dzieje dzisiaj z Bitcoinem i jak to funkcjonuje, też jest w moich oczach oceniane krytycznie. A jak długo utrzymuje wartość? To znaczy... Tego nikt nie wie. Znaczy może inaczej. Nawet jeżeli coś utrzymuje wartość, też podlega pewnego rodzaju fluktuacjom co do wyższej bądź niższej wyceny. Ale chodzi o to, żeby... To jest trochę tak jak złoto. Przykładowo, złoto w długim okresie utrzymuje wartość. Czyli pewnego rodzaju relacja pomiędzy na przykład jakąś uncją złota, a dajmy na to ilością ton mąki, prawda? Czy tam jest gdzieś tam w miarę utrzymywana. W dłuższych okresach. Wiadomo, są fluktuacje, góra, dół, tak musi być, ale oznacza to, że istnieje mechanizm zabezpieczenia wartości przed potencjalną czyjąś złą intencją. Jest to rynkowe, więc w krótkich okresach dochodzi do wzrostu wyceny, spadku wyceny, wzrostu spadków. To jest mechanizm rynkowy, ale w jakimś sensie rynek właśnie tak działa. Panowie, a nie jest przypadkiem tak, bo oczywiście myślę, że zasadniczą sprawą, jeśli chodzi o inwestowanie w Bitcoina, jest to, co powiedział na samym początku pan Stanisław Kluza. Nie do końca rozumiem, na czym to polega. Nie inwestuje. I to jest jakby elementarz, podstawa inwestowania, to każdy powinien rozumieć. Warren Buffett mówi, jak nie inwestuje w rzeczy, których nie rozumie. Tak, i to jest podstawa absolutna. Tak? I to każdy z nas powinien pamiętać, każdy słuchacz, nawet na poziomie niestety giełdowym, bo wiadomo, jaki jest poziom edukacji ekonomicznej. Nie rozumiem inwestowania w akcje na giełdzie, nie inwestuję w akcje, bo to akurat może porównanie akcji do Bitcoina to jest przepaść między tymi dwoma instrumentami, ale niestety zrozumienie jest istotne i tutaj chyba się na tym poziomie nomen omen rozumiemy. Natomiast chodzi mi o coś innego, bo rzeczywiście nie rozumiemy w pewnym sensie Bitcoina. Ci, którzy stworzyli Bitcoina, oczywiście go rozumieją. Ja go rozumiem o tyle, że on się opiera jakby na sieci peer-to-peer, tak? Czyli pojawił się ten sam problem na rynku finansowym, który wcześniej pojawił się między innymi na przykład na rynku filmowym, na rynku muzycznym, tak? Gdzie w sieci peer-to-peer zostały... od tego się chyba zaczęła sieć peer-to-peer, że tam zostały wrzucone... tak w dużym uproszczeniu prawa autorskie, tak, były dramatycznie łamane, bo tam zostały wrzucone pliki muzyczne, filmowe, tak w dużym skrócie i w takim mega uproszczeniu polega to na tym, że nie wiem, kilka tysięcy osób udostępnia jeden film, te kilka tysięcy osób albo nawet kilkaset tysięcy jest źródłem udostępnienia jednego pliku, każdy po kawałeczku go udostępnia i z drugiej strony dokładnie tyle samo osób go odbiera, co totalnie utrudnia wychwycenie tego przestępstwa, tak? Na podobnej zasadzie opiera się Bitcoin.
bitcoin, tak? On jest wykopywany przez jakąś tam rzeszę ludzi i z drugiej strony też jest masa odbiorców, tak? A może to jest tak, że ten postęp i sieć, która się rozwija no, tak dynamicznie, że my w zasadzie trochę gonimy króliczka, powoduje, że my nie jesteśmy w stanie w tej chwili ogarnąć w jakiś sposób tego instrumentu, ale on może wcale, oczywiście jest nielegalny w tym sensie, że nie podlega żadnemu nadzorowi, jest nieregulowany, bo jest jakby ponadnarodowy, jest globalny, nie powstaje w żadnym kraju, ale powstaje w sieci. Koncerny muzyczne i duże wytwórnie filmowe starają się jakby poradzić sobie z tym piractwem szeroko pojętym w sieciach peer-to-peer za pomocą aplikacji streamingowych, schodzą z scen i tak dalej. Już w jakiś sposób w zasadzie ludzie, którzy korzystali z tego nielegalnego oprogramowania i nielegalnych plików w sieciach peer-to-peer, przerzucili się na ten legalny rynek, korzystając z nowych możliwości korzystania i płatności niskich i tak dalej. A tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym na rynku finansowym. Może po prostu, zresztą jak słyszymy, coraz częściej duże banki, również polskie, ale i globalne, wykorzystują technologię blockchain, na której się zasadza również Bitcoin i może z upływem czasu ten problem po prostu zniknie, no bo nie wiem, każde państwo zacznie produkować swoją własną kryptowalutę i tak dalej, i tak dalej. No mógłbym mówić bardzo długo. Nie. Albo tutaj proszę, są dwa, Kazimierz Krupa. To są pomieszałem dwa, wątki? Tak, to są dwa problemy, bo to, że rozwój technologii wymusza zmiany modelu konsumpcyjnego, zmiany społeczne, zmiany polityczne i tak dalej, to wszyscy wiemy i to rozumiemy. Mhm. Tylko, że jest jedno. Czy państwo ma zastrzeżone prawo do tworzenia waluty. Jeżeli to będzie produkt finansowy i on będzie podlegał jakimś regulacjom obowiązującym w danym kraju czy w danym obszarze gospodarczym, to jest okej. Natomiast jeżeli to jest waluta, to moim zdaniem to jest tutaj w części świecie nielegalne, bo to jest to zastępowanie, czyli czy uznamy, że to jest zastrzeżone dla państwa kreacja waluty, czy nie jest zastrzeżone. Z tego co wiem, porządek prawny mówi jednoznacznie tak. To jest tylko prerogatywa rządu, banku centralnego i tak dalej. Czyli nie można dopuścić do tego, żeby ktoś produkował alternatywną walutę. Bo tak dojdziemy do absurdu. Ja widziałem sam taką grę. Ja rozumiem, że nie można, ale tak się dzieje. Więc trzeba to niestety, mówię, jako libertarianin przychodzimy to z trudem, trzeba to zrobić, uczynić nielegalnym. To jest po prostu moim zdaniem nielegalne. Bo to jeszcze z drugiej strony, bo prawa to są normy społeczne, prawda, prawo można zmieniać. Ja znam taką grę i sam widziałem jak grali, że brało dwóch ludzi, każdy 100 zł do ręki, na przykład porównywali trzy ostatnie cyfry, kto miał większy, ten zabierał temu drugiemu 100 zł. No można się tak bawić. To jest zabawa. Jeśli dotyczy dwóch ludzi, jeśli dotyczy coraz większej grupy ludzi i skutki społeczne tego będą bardzo duże, to państwo ma prawo, a nawet obowiązek interweniować. No tak, tylko gdzie interweniować w przypadku Bitcoina? To jest ten sam problem, który mieli majorsi, wielcy producenci muzyki, czy wielkie wielcy producenci filmowi z Hollywood, Stanisław Kluza. Ja też rozdzieliłbym bardzo dwie kwestie. Bitcoina jako czegoś, z czym związana jest jakaś wartość, od kwestii technologii blockchainowej. O ile technologie blockchainowe będą coraz istotniejsze w naszym życiu i Bitcoin również się na nich zasadza, ale nie tylko Bitcoin, ale rzeczy bardzo dobre, które są... Trzeszczy, proszę Państwa, no radio trzeszczy. I w mojej ocenie będą się coraz bardziej one też rozwijały w sektorze bankowym szerzej. Przestań, Żydzi. Bo oni tak, proszę Państwa, tymi bankami tu chcą otumanić nas, oszukać. Proszę do Izraela jechać już, a nie tutaj nas otumaniać. No, także proszę Państwa, obudź się Polskoma, niech przepadnie kłamstwa mgła. Nie. Takiej muzyki niemelodyjnej, żydowskiej, nie chcemy.